Pomyślicie Państwo, widząc moją osobę stojącą przed Wami. I co ja mogę Państwu tu najlepszego powiedzieć? No co ja mogę? Stoję jednak przed Wami i rozkładam ręce. To Artur, nowy. Nówka, taki nowak bardziej. A urzekł mnie i mam umowę użyczenia. No stoję. Trudne dzieciństwo i przydługa partyzantka uczyniły ze mnie człowieka zwichnionego. Zdziwi was jednak to, gdy wam powiem, że i we mnie coś drzemnie. To, co we mnie drzemnie, budzi mnie co rano, wyrywa z łóżka, naciąga portki, wypycha za drzwi i prowadzi do baru. Jak to było, że tak nam łatwo było żyć? Jak to było, że tak nam z sobą mogło być? Do kafejki się szło, by pogwarzyć tam, o, już tak bliskiej twej sławie i nie stało.
mówić w to zwykł, no powiedzmy nikt prawie. A gdy zima i ziom w ciebie wiodłyśmy głąb twej miłości pokoi, przemieniać w ciąg chleb, by ciałem głód nasz poić. Ktoś z nieba do nas szedł, jak to tylko polecenie od reżysera tego spektaklu, żebyśmy nie zepsuli nastroju poetyckiego, który został nabudowany, dlatego wychodzimy do Państwa jako grupa poetycka. Dwuosobowa. A jako, że każda grupa poetycka musi mieć jakąś nazwę, wymyśliłem nazwę dla naszej grupy poetyckiej na dzisiejszy wieczór tylko. Niechże to będzie dla mnie zaskoczeniem. Będzie to dla Ciebie zaskoczenie. Grupa poetycka Guns N' Roses. Ze względu na temperament kolega reprezentuje Guns, ze względu na urodę ja Roses. Ja słyszałem, że już się kiedyś ktoś tak nazwał i że był taki zespół, już podobno, ale nie w Lubinie. Premiera Guns N' Roses. Ale przejdźmy do meritum, bo mamy zlecenie od reżysera Adama Patowicza, żeby tchnąć Państwa optymizmie. To się o jednego pomylił reżyser w tym duecie, jeżeli mamy tchnąć. Prawda, bo mamy to wszystko zrobić na fali namawiania Państwa, agitowania nawet, że użyję słowa z poprzedniej epoki, do uprawiania poezji. Panie Michale, Pan zna angielski, ja mówię, to jest widzenia. A o co chodzi? Że Pan przetłumaczył trochę tych słów, ja mówię, nic nie jestem w stanie powiedzieć, nic. Ale niech wżdy narodzy znają, że Polacy nie gęsi i angielski znają. Przynajmniej Polki znają, a nie jak jeden z europosłów, tak jak go zapytali, mówią, proszę pana, pan tam jedzie do Brukseli, pan już zna angielski? Little powiada, mam paszport i wizy, ale tajmu nie mam. Bardzo jestem busy. Drive'uję wciąż karą po High Life'ach kusem, czasem może oranż, no może oranż z juicem i wszystko quick. I tylko czasem jakiś mini relaks w maleńkim meantime'ie i te dreams męczące nocą przy moonshine'ie, żeby kogoś kysnąć, to znaczy girlfrienda. Była jedna dość lovely, lecz miała husbanda. Ustalony szyk, jednym słowem nazywać człowiek zwykły, co ucieka w bok lub wyłazi z ran. O tym mówi się to underground. Kto nie myśli jak pozostali w krąg, nie z prądem lub nie daj Boże pod. Kto nie rzuca nut, barw czy słów na wiatr, ten skazany jest na underground. W rodzinie jestem związany z pewną mężatką, której jestem mężem. Moją żoną jest inna kobieta. Nieważna ta sprawa. Mówmy o tej żonie, o której mówimy. Otóż moją żonę, tę żonę, ja kocham. I przypuśćmy, że ją nawet uderzyłem. To też nie ręką, bo bym na nią nie podniósł. Krzesłem mojej żony też nie uderzyłem, bo od 2 lat nie mamy krzeseł. Zatem pytam się, czym? Wspomnianego dnia, o którym mówiłem, moja żona od godziny 9 rano zdradzała mnie z pewnym mężczyzną, którego nie znam. Piłem z nim czasami wódkę, albo wino raczej, ale oprócz tego, że jestem mu winny 12 zł, to nie znam go nawet z widzenia. Ponieważ moja żona nie zaprzestała mnie z nim zdradzać do godziny 11.30, więc postanowiłem opuścić mieszkanie i udałem się do siostry mojej żony. Siostra mojej żony tego dnia jeszcze nie wstała z łóżka i powiedziała, że mnie kocha, więc postanowiłem się z nią częściowo ożenić, żeby nie przepuścić. Pod zimnym słońcem północy karat zagra. Więc próbujesz się przedrzeć przez mgłę, by opuścić ten brzeg. Popłynąć tam, gdzie horyzont ma kres, gdzie jest szczęście ciut więcej niż łez. A co boli bardziej każdego dnia, w blasku słońca łatwiej jest znieść. Znów portowy bar, u schyłku dnia ręce zdarte do krwi. Znów opowieść o morzu wolności, ty słuchasz i śnisz. O tym, żeby nie pamiętać, myśl to ja stąd ci, gdzieś zabiera w niebo wzięta, gdzieś wprowadzi cię i przebawi. Amerykanie.
Prosimy, zmieńcie kurs o 15 stopni na północ, by uniknąć kolizji. Kanadyjczycy, sugerujemy, byście to wy zmienili kurs o 15 stopni na południe, by uniknąć kolizji. Amerykanie, tu kapitan okrętu marynarki wojennej USA. Powtarzam, zmieńcie swój kurs. Kanadyjczycy, nie, to ja powtarzam, wy zmieńcie swój kurs. Amerykanie, tu lotniskowiec Missouri, jesteśmy dużym okrętem wojennym USA. Natychmiast zmieńcie swój kurs. Kanadyjczycy, tu latarnia morska. I co teraz? Teraz będzie 10-minutowa przerwa, która tradycyjnie potrwa 15 minut.